Błędy na desce rozdzielczej to zmora każdego użytkownika samochodu. Prędzej czy później pojawi się coś, czego nie usuniemy adapterem za 30 zł i trzeba będzie udać się do warsztatu. A tam, za jednorazową diagnostykę i skasowanie błędu, trzeba dzisiaj zostawić 100. Za mniej więcej 4 takie wycieczki do serwisu możemy kupić samodzielne urządzenie diagnostyczne Lunch C-Reader Elite 2.0, którym według producenta zrobimy to samo co w warsztacie, nawet w najnowszych samochodach wybranej marki i to z dożywotnim wsparciem wszystkich opcji. Dlatego dzisiaj rzucę okiem na takie urządzenie, które dzięki uprzejmości firmy Lunch mam możliwość przetestować oraz udostępnić Wam kod zniżkowy na 25 euro w sklepach tej firmy na AliExpressie. Zapraszam do oglądania. Moje materiały napędza PCBWay, czyli fabryka doskonałej jakości płytek drukowanych w dobrych cenach i o krótkich czasach realizacji. Oprócz płytek i montażu elementów PCBWay możecie również zamówić detale drukowane w 3D lub frezowane z różnych tworzyw sztucznych oraz metali. Zachęcam do zapoznania się z ich ofertą poprzez link w opisie filmu. Urządzenie przychodzi do nas w takim zgrabnym pudełeczku. W środku mamy broszurę informacyjną w kilku językach, nie ma tam języka polskiego, oraz grubszą instrukcję obsługi po angielsku, kabel OBD oraz sam tester. Sama obudowa urządzenia jest zwarta i solidna. Nie ma tutaj żadnego trzeszczenia. Dobrze trzyma się w rękach. Dodatkowo obudowana jest jeszcze takim gumowym holsterem, co zwiększa jej wytrzymałość i odporność na warunki warsztatowe. Na górze mamy gniazdo USB-C do ładowania urządzenia. Nie ma możliwości transferu danych do komputera. Gniazdo do kabla OBD. Włącznik zasilania. I to w zasadzie tyle. Po bokach urządzenia nie ma nic. Na spodzie również. Z tyłu mamy tylko tabliczkę znamionową. Jeżeli chodzi o parametry techniczne tego tabletu, mamy procesor czterordzeniowy 1,3 GHz, 2 GB RAM-u, 16 GB pamięci ROM, Wi-Fi, BGN, napięcie wyjściowe przez złącze OBD od 9 do 18 V. Urządzenie można ładować przez kabel USB-C 5 V oraz ładuje się automatycznie po podłączeniu do samochodu. Co ciekawe, pojemność baterii nie jest tutaj podana, ale z tego co widziałem na stronie jest to 3000 mAh, także powinna wystarczyć na bardzo długo. Urządzenie po uruchomieniu prezentuje się następująco. Wcześniej tutaj był taki kreator, w którym wybieramy sobie język, podajemy dostęp do sieci Wi-Fi, akceptujemy umowy licencyjne oraz podajemy dane warsztatu, jeżeli jest nam to oczywiście potrzebne. Po podłączeniu urządzenia do sieci pokazuje nam się takie menu i tutaj jak możecie zobaczyć od razu mamy możliwość aktualizacji software'u. Mamy tutaj 6 paczek do aktualizacji, no i klikamy update. Domyślnie każde z takich urządzeń obsługuje tylko daną markę, którą sobie tam wybierzemy w zamówieniu. Aktualizacje są dożywotnie i bezpłatne, także nie musimy się już więcej o nich martwić. Po aktualizacji wszystkich modułów pokazuje się komunikat, klikamy OK. I możemy sobie teraz zejść do auta i pracować. Zanim zejdziemy do auta, zobaczmy sobie jak wygląda menu. Mamy tutaj menu diagnostyczne. Tutaj mamy funkcje, które zakupiliśmy. W tym przypadku jest to Renault i Dacia. Tutaj mamy funkcję klasycznego skanera OBD, takiego jaki możecie sobie kupić za 20 zł. To możecie podłączyć do każdego samochodu i coś tam sobie podejrzeć i ewentualnie skasować, jeżeli jest taka możliwość. Tutaj mamy menu upgrade'u, to już widzieliśmy. Tutaj mamy sklep. I w tym sklepie możemy sobie dokupić dostęp do diagnostyki innych marek samochodów, jeżeli mamy taką ochotę. Jak widać, ceny są w granicach 50 dolarów. Jedno zastrzeżenie jest takie, że nie są to usługi, za które odpowiada Lunch, tylko płacicie jakiemuś serwisowi zewnętrznemu. No i druga sprawa jest taka, że nie jest to dożywotnio, tylko na przykład na 12 miesięcy, jak możecie zobaczyć tutaj. Dożywotnio macie tylko to, co zakupiliście razem z urządzeniem. A tutaj mamy menu ustawień, możemy sobie wybrać jednostki metryczne, imperialne, automatyczne wykrywanie pojazdu. Możemy sobie ustawić jasność wyświetlacza, włączyć dźwięk lub wyłączyć. Tutaj mamy naszą sieć Wi-Fi, strefa czasowa, język. Jest tutaj co ciekawe język polski, ale to tłumaczenie jest naprawdę kiepskie, dlatego pozostanę przy języku angielskim. Tu mamy dane warsztatu, recovery to jest reset całego urządzenia, kasowane jest wszystko. Mamy takie jakby pierwsze włączenie od nowa. Cleanup to jest czyszczenie pamięci podręcznej. Tutaj możemy sobie włączyć możliwość robienia screenshotów, a data są to zapisane wcześniejsze raporty. Mamy tutaj również bazę kodów błędów, możemy sobie wybrać jakiś kod, klikamy OK i pokazuje nam się opis kodu tego błędu. Tutaj mamy taki krótki obrazek pokazujący, w którym miejscu może znajdować się gniazdo diagnostyczne. Tutaj mamy feedback, możemy wysłać do Lunch'a odczytane parametry. Tutaj mamy screenshoty, jakiś firmware fix, nie wiem co to jest. I instrukcja obsługi po angielsku. Dobra, witam Was w moim bolidzie. Jest już ciemno, ale mam nadzieję, że wszystko będzie widać. Interfejsik sobie podłączymy tutaj.
pyk. No i zobaczmy. Od razu się pokazuje auto wyszukiwanie. Z tego co widziałem w internecie, w większości przypadków to nie działa. Ale można to wyłączyć w opcjach, także nie ma żadnego problemu. Możemy sobie ręcznie wybrać samochód. No i niestety nie udało się wykryć, tak jak podejrzewałem. O, od razu to wyłączymy. No i klikamy sobie na diagnozę. Renault. Tutaj jest jakiś opis tego pakietu, tego co on potrafi. No, ale z tego co widziałem, to potrafi praktycznie wszystko. Przynajmniej dla amatora powinno to być wystarczające. Poczekamy sobie chwilkę. Dobra, i pokazało mi się takie menu. Dam na Automatically Search. Podejrzewam, że zacznie skanować wszystkie moduły, więc trochę czasu to zajmie. No ale zobaczymy. Ignition switch jest włączony. W tym aucie tak to wygląda, nie ma tutaj kluczyka. Coś tam mi kliknęło w aucie, dobra, jest Megane 2. Raport zdrowotny. Zobaczymy ile to potrwa. Napięcie chyba nie za bardzo dobrze tu mierzy, bo akumulator jest nowy. No i zobaczmy, ECM. Na pewno nie ma modułu ECM, ciekawe. AB się nie ma błędów. Instrument cluster to jest, podejrzewam, liczniki. Nie ma błędów. DCM nie ma błędów. UCH nie ma błędów. Klimatyzacja nie ma błędów. Dachu otwieranego nie mam. Co ja wam pokażę w takim starym aucie? Boże. Nawet w miarę to idzie. Myślałem, że potrwa dłużej. Na górze macie godzinę, możecie sobie porównać. Przewijając film. No i ok, mamy 100%. I co tutaj się pokazało? Raport. Tutaj mam raport diagnostyczny. Zobaczcie, kurczę, jakieś pieczątki lancza. Nawet mi lokalizację znalazło. Ajajaj, to trzeba będzie zamazać. No, nie ma tutaj żadnych błędów. ABS, zobaczmy sobie. Czytaj kody. Nie ma kodów, nie ma błędów. No i zobaczcie, tutaj mamy komunikację dwukierunkową. Czyli mogę sobie zrobić test jakichś akutatorów, jak to będzie po polsku, siłowniki. Stop light. Engine speed zero, tak. No są. Kanonim progres. Kiedy się wyłączą? Pięknie. Pump motor test. Zobaczmy. Ło. Nieźle. To mi się podoba. No też jak możecie zobaczyć, jest tutaj naprawdę sporo funkcji i urządzenie jest dwukierunkowe. Nie tylko możemy odczytywać informacje, ale również zapisywać. W zależności od modelu pojazdu oczywiście będzie tutaj mniej lub więcej tych możliwości. No, czekam na buzzer. Tak. No i pięknie. Display. Proszę bardzo. Mamy test wyświetlacza. No jak możecie zobaczyć, jest tutaj naprawdę sporo możliwości. Gdybym miał jakiś nowszy samochód, no to mógłbym wam więcej pokazać. Ale co chciałem dzisiaj zrobić? Ja tutaj mam ustawione w tym aucie interwał serwisowy na 30 tysięcy kilometrów. O. I chciałem to sobie zmienić na 10 tysięcy, ponieważ autko jest regularnie serwisowane, jest zadbane, żeby po prostu nie musieć tego odliczać. I zobaczmy, wszedłem tutaj Special Function, Oil Reset, być może to będzie to, Select, Manually, Megane 2, Instrument Cluster. Change Oil Interval. Kilometers. Tutaj jest instrukcja, jak to zrobić, co trzeba wpisać. O, jeżeli mamy 20, to mamy 20 tysięcy kilometrów, czyli musimy wpisać 10 po prostu.
Wpisujemy sobie 10. OK, command finished. I teraz zobaczmy na licznik. No i proszę bardzo, mam serwis za 2000 km, a było za 22. Czyli udało się, super. To mi się już podoba. Zmiana w miesiącach to tutaj nie będzie działać. W każdym razie super, udało mi się to ustawić. Pięknie. Bez resetowania. Co tu mamy? DPF Regeneration, zobaczcie. Regeneration. To akurat mnie nie dotyczy, bo ja mam benzynkę. ABS Bleeding, czyli co? Wypuszczanie płynu. Co chciałem jeszcze zrobić? Chciałem sprawdzić sobie błędy poduszki. Dobra, udało mi się znaleźć jakieś błędy. Nie wiem dlaczego, aby urządzenie połączyło się z modułem ABS-u i poduszek powietrznych, silnik musi być załączony. Może coś w tym zapłonie trzeba ustawić, bo tu nie ma kluczyka. W każdym razie, zobaczcie, znalazłem błędy. No, auto nie jest bezwypadkowe. Proszę bardzo. Czujnik położenia siedzenia kierowcy. Poduszka, otwarty obwód. Znowu otwarty obwód tego czujnika pozycji. Pasy, otwarty obwód. Znowu pasy, otwarty obwód. Boczna poduszka, siedzenie kierowcy. No i poduszka kierowcy, otwarty obwód. To są stare błędy, niewykasowane. Spróbujemy je teraz wymazać. No i zobaczmy jeszcze raz. Nie ma błędów. No ok. Dobra, jeżeli chodzi o ABS, to też chciałem tutaj zajrzeć. Ale nie ma żadnych błędów. Jeżeli chodzi o moduł ECM, to też nie chciało mi się tu połączyć na wyłączonym silniku. Teraz udałoby się połączyć. No i mam tutaj też błąd sondy lambda. To jest, zdaje się, druga sonda. I możemy sobie sprawdzić, co ten błąd oznacza. Dajmy sobie code search. Normalnie wyszukuję w Google, zobaczcie. No i zobaczcie, sonda za katalizatorem, błąd. Także spoko. Oczywiście musimy mieć dostęp do internetu. Także wyczyśćmy sobie pamięć. Zatrzymajmy silnik. OK. Tak. No i co? Nie da rady wyczyścić. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Clear. Zapłon włączony, silnik zatrzymany, tak. Dziwne. No to jeszcze z takich ciekawych rzeczy. Możemy sobie sprawdzić parametry silnika na bieżąco. Autko jest odpalone. Tutaj mamy na przykład wyprzedzenie zapłonu. I możemy sobie włączyć wykres. I teraz będą nam się pokazywać parametry diagnostyczne w formie takiego wykresu. Proszę bardzo. Pedał hamulca, wciskam hamulec. No i jest. Mamy prędkość obrotową. Wszystko działa bardzo dobrze. No i tutaj mamy taki raport z diagnostyki samochodu. Nie ma żadnych błędów, wszystko zostało wykasowane. Raport zapisuje się w urządzeniu. Niestety nie ma możliwości przesłania go fizycznie na komputer przez kabel. Natomiast możemy go wysłać sobie na maila. I raport zostaje nam wysłany na skrzynkę mailową. Dostajemy tutaj linka do ściągnięcia raportu, więc nie jest on fizycznie wysyłany. No i spójrzcie, on jest tutaj na jakimś serwerze zewnętrznym. Także tutaj rodzi się pytanie o
bezpieczeństwo tych danych. Wiadomo, to jest stary samochód, tutaj nie ma co nawet dywagować nad tym, ale w przypadku nowszych aut, no, trzeba by się nad tym zastanowić. Urządzenie jest zamknięte i użytkownik nie ma żadnego dostępu do tych informacji, jak również nie wie, co urządzenie wysyła i gdzie. Urządzenie jest bardzo przyjemne i proste w obsłudze. W moim przypadku praktycznie sprawdziło się w 100%. To, co chciałem zrobić na nim, to zrobiłem. Jak mogli się zobaczyć, miałem problem w przypadku wykrywania i usuwania błędów z modułu ECM. Postaram się skonsultować ten problem z Launchem, tak jak tutaj jest napisane. Być może mi pomogą w tym temacie. Należy pamiętać, że ja testowałem to urządzenie tylko z jednym i to starym dość modelem Renault. Być może w przypadku innych modeli i innych marek nie ma takich drobnych problemów. Launch zapewnia, że zawsze można się z nimi skontaktować i postarają się nam pomóc. Tyle ode mnie. Jeżeli chcecie kupić taki tester diagnostyczny w dobrej cenie, to pod filmem w opisie macie link do oficjalnych sklepów Launcha, jak również kod zniżkowy na 25 euro. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Jeżeli macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Myślę, że pojawi się jeszcze jeden film, w którym zobaczymy, co kryje wnętrze tego urządzenia. Ode mnie to tyle. Do następnego. Trzymajcie się.